Cześć, tu Oluś i tatuś. Siemanko, niezłe dzisiaj. Pokazywanko, bo dzisiaj co, Oluniu, pokazujemy? Mój pokoik. Twój pokoik i twoje? Zabaweczki. I twoje? Brudne skarpeteczki, nie żartuję. I rybki pokazujemy, i pokazujemy, co mamy w szafeczkach. Znaczy, co ty masz, prawda? I co budujesz czasem, tak? No to co, szkoda gadania? Lecimy do pokazywania. To na razie, za chwilę jesteśmy w pokoju. Jesteśmy już w pokoiku. Olunia Ponciunia. Ja filmuję, czyli kameruję, jak to niektórzy mówią. Oluś pokazuje, ja będę mu pomagał. Więc Olusiu, pierwsze powiedz nam, co to tutaj jest. To jest twoje... Łóżeczko. Nic ciekawego. Oczywiście zabaweczki, Olusiu, będziemy pokazywać kiedy? Na koniec. Tutaj, powiedz mi, tutaj jest u ciebie w pokoiku akwarium. Akwarium. Tutaj sobie czasami powieszam SpongeBoba. SpongeBoba, a w akwarium są figurki, o których był kiedyś nagrany odcineczek. Niestety te rybki wszystkie przewracają nam figurki. A najfajniejszym okazem w naszym akwarium jest ten oto sum rekini. A dlaczego? No bo on jest taki fajny, duży. Trochę przypomina rekina i tak dalej. Olusiu, co masz w tej szafie? Tutaj? Nie, to są szuflady. Szafa jest po lewej stronie. Czyli tu. Tutaj. Tu? Tu nie wiem, co mam, bo ja tu nigdy nie zagrałam. No otwórz. Zobaczmy, co tam jest. Jest, a, bo musisz wyciągnąć mamy tu. O, pokaż. Pokaż. To jest taki dinozaur do skakania. Pokaż, jak skaczesz, Olusiu, na nim. Poczekaj. O, hop. Superosko, odlotosko. Dobra, czadzior. Co teraz? Teraz otwierasz tą szafę. Prezenty, nie, prezenty, tylko torebki do pakowania prezentów, stroje i tak dalej. To nic ciekawego, ale lecimy, Oluniu Ponciuniu, dalej. Co tam jeszcze masz? W szufladkach są też ubranka, no to nie będziemy wam pokazywać, prawda? Teraz tak, tu na jednej ścianie mamy... wielką naklejkę superherosów. Superherosów Lego z gry. Na drugiej ścianie naprzeciwko mamy telewizorek i tam już widzicie jest świat super zingsów i finksów i innych rzeczy. Pokażemy wam, co mamy w tych pudłach. Tutaj niestety są dwa krzesełka. Tu jest biurko Olusia, prawda, Oluniu? Są dwa krzesełka, bo mama Olusia pracuje w związku z pandemią w domku i tu korzysta z jego pokoju, prawda? A powiedz, co tutaj na biureczku masz? Tutaj akurat oni wiążą takiego kosmitę z czarnej dziury. Czyli to jest jakaś zabawa, tak? Tak, to jest zabawa. Tutaj wiążą kosmitę. Poczekaj, pokażę tego kosmitę. O, widzicie, zbudowaliśmy go. Z tyłu ma też. Mhm. Tutaj kostkę Rubika. Mhm. Nie kostkę Rubika, tylko kostkę do gry. Oni nie wiedzą, co to jest. Aha. A te oto, co pobudowałeś, to są roboty? Tak, roboty. Mhm. Tutaj jest po prostu zatruty kwiat, więc oni go tu trzymają. Aha. A tutaj trzymają złoczyńców. Rozumiem. Dobra, to jedna z twoich zabaw, ale tu chyba też obok, przesuńmy się na bok. To jest ta fabryka. Aha, czyli przenosimy się tutaj i wytłumacz, o co tu chodzi. Tutaj, jak widzicie, mamy... książki, tutaj gry, poczekaj, książki, gry, bo pokazuję i zaraz pokażemy tą fajną grę, tylko ona jest super, z gormitów, strzelanka taka, tylko nie mamy, może zagramy chwilę, ale zobaczymy. No pokazuj, co tutaj dalej było w tej grze, w tej zabawie twojej. Tutaj śpi Oculus, bo oni przenocują, tutaj puchar śpi, a tutaj sejf. Aha. A tutaj tak to są drony. Ten jest ulepszony trochę. Ale to pokazuj do kamerki. Patrzcie, ten jest ulepszony trochę dron, a ten nie już. Mhm. Nie wiem, widzieliście różnicę, bo ja nie. Okej, okay, co tam pokażę dalej? Teraz zobacz. No, poczekaj. Różnicę? Nie widzę. Inne kolory mają. Tak. A, chodzi o kolorystykę.
Okej, okay. Ja wam tu wyciągnę, patrzcie, tu jest taka czaderska gra, którą lubiliśmy grać, tylko nie wiem, gdzie teraz są kulki do tego. A, już są. Zobaczcie, tu montujemy pistolet. Drugi pistolet jest tu. Widzicie? I teraz tak, Oluś siada, już nie będziemy montować. Tu się, no wstań, tu się nakłada postacie, a w środku są takie elementy, Jak które widzicie, można tutaj jest taka trafić. Tu dziurka. dziurkę, w tą dziurkę wrzucamy kuleczki. Wiesz co, Kuleczki. może wrzucimy Tutaj kuleczki widzom. strzelamy. Powiedzcie widzowie, czy chcecie teraz, poczekaj, Oluś, czekam. Czy chcecie zobaczyć, o co chodzi? Chyba chcą. Usłyszałem, że chcą. Okej, poczekaj. To Tutaj weźmiemy też mamy taką kuleczki. fajną grę pingwina. O, też pingwin, on I się doble. trzęsie. I doble. I co tam jeszcze masz? Tutaj mój kubeczek, który dostałem na urodziny ostatnio. Okej, Osko, super Osko. Dobra, na chwilę się przełączamy, znaczy wyłączamy, bo zmontujemy tą grę, wam pokażemy tą grę, okej? Okay? Nie zapominajcie o... Łapkę w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Ding, ding, Musi być ding, ding. na saro. Na saro. Gierka już złożona. Gorniki, zobaczcie. Tu sam, tam prawidłowo powinno się składać postacie dobre Można przeciwko tak złym. to przekręcać. Na przykład jak to się kliknie, Bo to nie wiem, patrzcie. czy będzie widać. Poczekaj, czekaj, nie pokazuję na razie. Bo tu na dole, widzicie, pod tymi postaciami są takie Teraz wystające strzelę. słupki. Trzeba w nie trafić, wtedy one się Teraz przewracają. strzelę, No spróbuj. zobaczę. O, się ruszył. Ale zobaczcie, teraz będziemy grali. Ja jestem niebieskimi. Olek, uwaga. Dawaj. Fire, go. Widzicie, zestrzeliwuję jego. Zaraz zobaczymy, skończyły mi się naboje. Ile jest zestrzelonych? Oluś zestrzelił mi tu jednego, ja tu dwóch, trzech. Ło, pokonałem go z kretesem. Olek, wygrałem z tobą. Halo. No dobra, później jeszcze zagramy, się odegrasz, tak? Olusiu, pokazujemy dalej. Halo, nie wciągaj się w grę. Dobra, Ja jedziemy dalej. pokazuję wam dalej tą bazę. Tą bazę. Tutaj Dobra. jest robot drugi. Tutaj jak widzicie na półkach mam takie specjalne rzeczy. A zaraz będziemy pokazywać Zinksy, bądźcie No, cierpliwy. ale tutaj są też Zinksy, Oculus, Mac tu śpi. A gdzie? Pokaż. Tu, przecież A, pokazywałam. pokazywałeś. Nie zwróciłem, byłem skupiony może na nagrywaniu i nie zwróciłem uwagi. Okej, okay, zobaczcie. A tutaj między szafą i łóżkiem są maskotki, ale tu jest ważna rzecz, bo mamy do powieszenia. Zobaczcie. O! Podniesiesz? Takie oto ala obrazy i może nam pomożecie wybrać w którym miejscu. Zobaczcie, są cztery i ja myślę, żeby jeden był. Skocz, Olusiu, na łóżko. Oluś, skocz na łóżko, trzymaj. Trzymaj, skocz na łóżko. Dobra, Oluś skakuje i przytrzymaj tutaj z lewej strony. Ja myślę, że no, że jedno możemy tu zrobić. Co wy na to? A drugie z drugiej strony, trzecie nad akwarium, a czwarte tutaj nad telewizorem. Napiszcie, czy tak, czy wolicie inaczej. Ja wam pokażę jeszcze pokoik, w którym miejscu możemy przyczepić te cztery obrazy. Dobra, obrazy obrazami. Chodź, Olusiu, do najfajniejszego miejsca w twoim po. To lecimy. Przesuwam. A, jeszcze wam pokażę tutaj pod biurkiem. Oluś ma takiego żółwika i tu są zabawki, którymi rzadziej się bawi. Są Ale różnych serii. pistoletu często używam. Często. On często wyciąga, jak mu się przypomni. Tu jeszcze widzicie, jest konsola. Co prawda, że to jest taty, bo Oluś ma PS3, ja mam PS4, ale pożyczam Olusiowi, bo gra w Minecrafta. A na PS3 nie mamy. Tu mamy dwa. No, mów, opowiadaj, Oluniu, teraz o zestawach twoich. Tutaj jest tajna baza. Aha. Moja. Ja się tak boję, że tu jest tajna baza podziemna. Aha. To jest pod ziemią tak ukryte. Tu jest zwykłe laboratorium profesora K. Tutaj robot. Tutaj policja. Tutaj się więzi różnych złoczyńców. Tu Czyli więzienie. To futerka. jest to więzienie, co robiliśmy w Minecrafcie, tak? Pamiętasz? Tutaj jest Tutaj jeszcze. na live to To robiliśmy. na live, dobra. Tutaj jest właśnie takie coś. Tutaj się bawię niby, że są jakieś mikstury. Aha. I tutaj się robi jakieś
że no niby ktoś trzyma tę miksturę. Super oskot, lotoskot. Dobra, to zaraz pójdziemy, teraz będziemy odkrywać, co jest w tych skrzynkach, bo w nich są zinksy i gormity i inne rzeczy. Ale tu zobaczcie, tu mamy worek do uderzania. Było zdjęcie, ale niestety się popsuł, bo schodzi cały czas powietrze. Tu mamy kolejną taką jakby, nie żółwik, tylko miejsce na zabawki, którymi rzadziej się Oluś bawi. I teraz Oluniu, bądź Luniu, pokazuj, co jest w tych... A, jeszcze wiesz, co możesz pokazać, bo tam widzę z jednego nagrania jest to autko Mini Cooper, który budowaliśmy. To pokaż. Ale nie, nie tak, tak, tak. O, tak. Super osko od Lotosko. I okej, okay, pokazane. No już aż tyle nie będziemy pokazywać. I teraz patrzcie. Są jeszcze kitsiury strażatki. Czekaj, o tu, dobra. To wyciągaj pudełeczka i pokazujemy, co jest w pudełeczkach. W tym pudełeczku, jak dobrze kojarzę, jest Super Things Power Machines. Tak? Tak, zobaczcie, ile ich tu mamy. Całe pudło. Ale tu nie są wszystkie. Jeszcze nie są wszystkie. Jeszcze mam powtóry. Pokazuj dalej, co masz. Pokaż widzom, bo tego nie pokazywaliśmy nigdy. Ten zielony. Nie, nie, nie. Nie, nie wkłada jeszcze. Powkładamy po nagraniu, tak? O, i tutaj jak widzicie. No. A to już przyłóż tu kamerę. Zobaczymy, czy coś zauważysz. No tam z tyłu są pochowane jakieś kolejne roboty twoje. Nie. A co to są? Tutaj się trochę zepsuło. A. O, tutaj... Samolot, na którym tak się leci. A, samolocik zbudowany. Z klocków Humbi bodajże. Tak. Mhm, dobra, ale pokaż teraz widzom, co jest oto w tym, Olusiu. Pudełeczku. W tym megaboksie. Megaboksie, zobaczcie. To jest naprawdę Oluś. Do tej pory bawi się już parę lat tymi, bo to są gormity po Tobiaszku. Najpierw się nim bawił Tobiaszek. Teraz się bawi Oluś, już długo się nim bawi. Całe pudło gormitów. Piszcie w komentarzach, czy też oglądaliście i zbieraliście figurki z gormitami. Dobra, Oluniu, pokaż teraz może, co masz w tych małych. Tych Speed Patrolu i tym innym zestawie. Tego raczej nie. Dlaczego? Dlaczego? Co tam? O! Tutaj są kuleczki, tak? Kuleczki. Rękawice. Jakieś dziwne rzeczy. I, a w tamtym co masz? Ha, nie może otworzyć. Znowu, że jak zwykle śniadanie nie zjadł przed nagraniem. I teraz. A tutaj cała paka karteczek. Okej, osko, super osko. Dobra, lecimy dalej. Zaraz to pochowamy, Oluniu. Oluś, ja teraz idę z tej strony. Tu zobaczcie, wielka skrzynia. Pomóż mi z tamtej strony złap. To jest ciężkie. A w niej roboty, pułapki, kryjówki. I nawet jakieś Lego się tu widzę trafiło. I, nie, to nie jest Loski, to jest Moji Pops. Moji Pops. Moji. Taki srebrny Moji Pops. Mhm. A tutaj sztabka złota. O, a sztabka złota z czego była? Z sejfu. Z sejfu, no właśnie, a tutaj pojazd z Zingsów, a nie wiem, to później poszukamy. Tylko zobaczcie, sztabka złota. To trzymaj, ja będę naprowadzał. Nie ruszaj, kochanie, cały czas. O, tak jest, sztabka złota, niestety nieprawdziwa. Okej, zobaczcie tutaj, tutaj mamy pudełeczko z Moji Popsami, które nagrywaliśmy. Tu mamy fajny zestaw doktora, też, Oluś też się bawił. Jaki doktora? Doktora. Tutaj mamy super T-Racers, super pojazd z dzikami, które też nagrywaliśmy, tam są pudełeczka. Jest Ultra Race. Ultra Race, czyli ultra rzadki, najlepszy, najszybszy, najdebeściarski. Okej, osko, super osko. Tu jakieś, Olusiu, co tu masz? Tu masz jakieś gry. Kresza, Wonderwood, Księgę Czarów. Tu jest sprzęt elektroniczny i też jakieś gry. A co tam jeszcze masz? Uwaga, jakieś tajne pudełeczko. A tu są chyba rzeczy zrobione z ciastoliny albo plasteliny przez Olusię, tak? Coś masz fajnego tutaj? Tutaj mam takie drzewko. Tutaj drzewuńko. Jest pan, tylko mu odpadła nóżka. Oho. A, i żebyście nie myśleli, jak weszliście do pokoju, było czysto, a zazwyczaj wygląda to tak, a nawet jeszcze gorzej, bo robimy bałagan. Znaczy, Oluś robi bałagan.
Tata stara się nie robić bałaganu, chociaż teraz tata zrobił. Dobra, Olusiu, bo powoli kończymy. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji i dzwoneczku. I o czym jeszcze? Żebyście byli mili, szczęśliwi i zadowoleni. Tutaj jeszcze mamy parę pudełek. W każdych tych pudełkach są kolejne zabawki. O, jedno najważniejsze, z którego korzysta Oluś ostatnio na maksa. W innych pudełkach są też Zinksy z serii pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i tak dalej. A tu są budowle Olusia z klocków. Jak one się nazywają? O, jak one się nazywają, Olusiu? Nie wiem. Meli. A, to są klocki Meli. Tutaj takie generatory. Generatory. Wszystko tak naprawdę można z tego budować. A Olusiu, otwórz jeszcze szybko tam to pudełeczko. To żółte. To? Nie, niżej. To, o to, no. Ale już nie wyciągaj, otwórz, bo tam są dzinksiory z której serii? Z wszystkich serii kolejne dzinksiory i pojazdy. Zaraz jeszcze na chwilkę poczekajcie. Pokażemy wam jeszcze szybko, co jest w tym. W tym są. Uwaga. Oluś wyciąga, bo Oluś pewnie sam nie pamięta, co tam jest. Ja to pamiętam. No co tu? Matierdeju. Jakieś widzę ala Lego. Maskoteczki, czyli nie pamiętał, co tu jest. Czyli tu jest wszystko i nic. Piszcie w komentarzach, czy też macie pojemniki takie, których tak naprawdę dawno już nie otwieraliście i nie pamiętacie, co w nich było. A, jeszcze ja jedną rzecz wam pokażę. Oluś tam patrzy, zobacz sobie, co tam jest. A ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Myślałem, że Oluś będzie bardziej zadowolony z tego, bo dostał od Mikołaja. O, kolejne pudełeczko. Zobaczymy, a co ja w tym pudełeczku jest. Zapomniałem. W tym pudełeczku są z drugiej serii krystaliczne. Wiem, dlaczego ja się tym nie bawię. Jest, i zapomniałem, że to w ogóle mam. On zapomniał, że to ma. A wiecie, co to jest? To jest plecak Pokémon do trenowania Pokémonów. Jego całego się rozkłada. Oluś, może rozłożysz, pomożesz mi. O, jego się calutkiego rozkłada. Uniu, pomóż mi tutaj. Weź, przesuń się, bo tak to ja nie mogę. I widzicie, tu jest do trenowania. Jezu, zobaczcie, jest taki bałagan, że już a mi tu nie jest chcesz. Jeszcze inny. No wiem, no to mówię, weź otwórz, Olusiu. Żeby było wygodniej. Nie, tu, ale się gorąco zrobiło, poczekajcie. Widzę, Oluś nie chce współpracować. Cały tor, który nie, można rozłożyć. Tu jest jeszcze a, tu jest jeszcze całe boisko. Tutaj są pułapki. Można kręcić. Tylko wirtaki. I to jest śliskie, to jest tuste takie. To jest tuste, tu jest zapadnia. No faktycznie, to jest śliskie, to jest jakby wir wodny i na tym trenują Pokemony. A kojarzysz w ogóle, gdzie masz te Pokemony z tego zestawu? Ja mam, nie, z tego jest Pokemon. Pokemon, jeden. Pikachu. Pikachu. Nie pamiętam, gdzie on jest. Ok, więc ale ja uważam, że to jest superowskie. Jak coś, to polecamy, jak lubicie Pokemony. To się rozkłada, ale mniejsza z tym. Dobra, Oluniu, chodź kochanie do mnie. No to tyle. Nie pokazywaliśmy wszystkich pudełeczek, bo ich jest od groma. Oluś zaczyna się już bawić, bo przypomniał sobie o jakichś zabaweczkach, prawda, Oluniu? Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie pełną łapę w górę. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze tego typu jakieś filmiki, piszcie w komentarzach. Może pokażemy pokój tajemniczej ręki, czyli Tobi i Lego, gdzie ma pełno le. Dobra, to trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, pa hej pa. Wyłączymy Oluś czołem. Drz.